Piotr Adamczyk nowym prowadzącym DDTVN. Totalne zaskoczenie. Programy śniadaniowe, takie jak Dzień Dobry TVN, cieszą się w Polsce ogromną popularnością. W ostatnim czasie obie sztandarowe śniadaniówki przeszły ogromne zmiany, które zaskoczyły widzów. Okazuje się, że to nie koniec niespodzianek, a do ekipy programu TVN dołączyła prawdziwa gwiazda, Piotr Adamczyk. Choć jego rola nie będzie stała, jego obecność wywołała ogromne emocje. Piotr Adamczyk pojawi się w Dzień Dobry TVN. Gwiazdor poprowadzi program. Decyzja o dołączeniu Piotra Adamczyka do Dzień Dobry TVN nastąpiła w wyniku zmian personalnych w programie. Niedawno widzowie dowiedzieli się, że Anna Senkara, jedna z prowadzących, zdecydowała się na odejście z programu. Informacja ta była zaskoczeniem dla wielu fanów, zwłaszcza że Senkara zyskała sympatię dzięki swojej charyzmatycznej osobowości i profesjonalizmowi. W związku z jej decyzją, miejsce u boku Sandry Hajduk-Popińskiej zostało tymczasowo zajęte przez Mateusza Chładkiego, co wywołało pozytywne reakcje, jednak był to jedynie jednorazowy występ. Niedawno ogłoszono, że nowym partnerem Sandry Hajduk-Popińskiej w programie zostanie Piotr Adamczyk, aktor znany z wielu popularnych filmów i seriali, takich jak Ladies, Och, Karol 2, Karol. Człowiek, który został papieżem czy Listy do M. Ta decyzja wywołała poruszenie zarówno wśród widzów, jak i w mediach społecznościowych. Adamczyk, który od kilku lat pracuje głównie za granicą, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów na arenie międzynarodowej. Pomimo entuzjastycznych reakcji, okazuje się, że Piotr Adamczyk nie zostanie na dłużej w ekipie Dzień Dobry TVN. Jak donosi portal Plejada, jego udział będzie ograniczony do zaledwie jednego tygodnia. Jest to część nowego formatu, w ramach którego w kolejnych tygodniach widzowie będą mogli zobaczyć innych znanych gości w roli współprowadzących. Taki eksperyment jest próbą wprowadzenia świeżości i urozmaicenia do programu. Reakcje widzów i media społecznościowe. Widzowie zachwyceni pomysłem twórców Dzień Dobry TVN. W sieci wrze. Ogłoszenie, że Piotr Adamczyk pojawi się w roli prowadzącego Dzień Dobry TVN, wywołało falę komentarzy w mediach społecznościowych. Pod postem na oficjalnym profilu programu na Instagramie pojawiło się wiele pozytywnych reakcji. Widzowie wyrażali radość i zaskoczenie tym wyborem, podkreślając, że obecność tak znanej postaci na pewno zwiększy atrakcyjność programu. Nie brakowało również głosów zdumienia, że tak ceniony aktor zdecydował się na współprowadzenie programu śniadaniowego, choćby tymczasowo. Wspaniale, no to będzie miło się oglądało, super, wow, świetna wiadomość, nie, no serio? Taki aktor w śniadaniówce? To tylko niektóre z komentarzy, które pojawiły się pod postem na Instagramie. Reakcje pod informacją o zaangażowaniu Piotra Adamczyka pokazują, jak dużym zainteresowaniem cieszy się aktor oraz jak istotne dla widzów są zmiany w obsadzie prowadzących. Zmiana w formacie TVN-u polegająca na zapraszaniu gwiazd do roli współprowadzących nie jest jedyną nowością. Jak informuje portal Pudelek, w nowym sezonie program wprowadzi jeszcze inne innowacje, takie jak angażowanie celebrytów do roli kierowników planu czy prezenterów pogody. Taki krok ma na celu przyciągnięcie większej liczby widzów i stworzenie bardziej dynamicznego i interesującego formatu.
Piotr Adamczyk, który na co dzień mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych, jest jedną z pierwszych gwiazd, które wezmą udział w tym eksperymencie. Jego obecność w programie ma dodać mu nieco prestiżu i przyciągnąć fanów aktora, którzy mogą nie być regularnymi widzami Dzień Dobry TVN. Kolejne tygodnie przyniosą inne niespodzianki, w roli prowadzących pojawią się inne znane postacie, co może sprawić, że program zyska na różnorodności i przyciągnie szerszą publiczność. Przyszłość Dzień Dobry TVN. Czy strategia angażowania gwiazd do prowadzenia programu śniadaniowego okaże się sukcesem? Czas pokaże. Z pewnością obecność Piotra Adamczyka wzbudziła zainteresowanie i jest krokiem w stronę odświeżenia formatu. Ważne jednak, jak widzowie na dłuższą metę przyjmą kolejne zmiany i czy program zachowa swoją popularność w obliczu rosnącej konkurencji na rynku telewizyjnym. Dzień Dobry TVN to program o ugruntowanej pozycji, ale w świecie mediów, gdzie wszystko szybko się zmienia, stale trzeba szukać nowych pomysłów, aby utrzymać uwagę widzów. Zapraszanie celebrytów i gwiazd kina do prowadzenia programu może być jednym z takich rozwiązań, choć na razie trudno przewidzieć, czy stanie się to stałym elementem formatu, czy tylko chwilowym eksperymentem. Obecność Piotra Adamczyka w Dzień Dobry TVN to z pewnością wydarzenie, które wzbudziło emocje wśród widzów. Choć aktor pojawi się na ekranie tylko przez tydzień, jego udział może okazać się fantastycznym zagraniem ze strony produkcji formatu.